Panie i Panowie, po raz pierwszy kandyduję do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dotychczas w sferze publicznej funkcjonowałem jako samorządowiec. Trzy kadencje w Radzie Powiatu Bielskiego, w tym dwie jako przewodniczący Rady. Obecnie w samorządzie województwa lubelskiego jako przewodniczący sejmiku. Jestem prawnikiem. W Międzyrzecu Podlaskim prowadzę kancelarię radcy prawnego. Jestem przewodniczącym zarządu Fundacji Programu Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Kandyduję, bo takie było oczekiwanie środowiska, aby maksymalnie wspomóc listę, która aspiruje do co najmniej trzech mandatów. Dotychczas Polskie Stronnictwo Ludowe miało dwa mandaty w okręgu bielsko-podlasko-chełmsko-zamojskim, a do trzeciego mandatu brakowało zwykle niewiele. W jedne wybory 100, w drugie 1000, w trzecie 5000 głosów. Myślę, że jeżeli nie straciłem jeszcze tej sympatii, którą ponad 9000 mieszkańców województwa naszego terenu obdarzyło mnie w listopadowych wyborach, to mam szansę wspomóc tych dobrych kandydatów i znaleźć się bezpośrednio chociażby za plecami marszałka Stefaniuka i spróbować uzyskać ten trzeci mandat dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przemysław Litwiniuk, miejsce 21 na liście PSL-u w tych wyborach parlamentarnych. Panie Przemku, skąd decyzja o kandydowaniu? No i jaki program? Walczymy o jak najlepszy wynik, o jak najlepszą sytuację naszego południowego Podlasia. Myślę, że jest szansa na poprawienie reprezentacji. Dotychczas jeden poseł. Myślę, że możemy mieć dwóch posłów z PSL-u z tej ziemi. To jest czynnik stabilizujący, to jest czynnik wspierający samorząd województwa, w którym współrządzimy, samorząd powiatowy i w obszarze bielsko-podlaskim, radzyńskim, parczewskim. Myślę, że warto po raz kolejny poprosić mieszkańców o to, żeby oddali głosy na naszych kandydatów, oddali głosy na mnie, ponieważ jest kilka spraw do załatwienia. To jest ochrona praw samorządu terytorialnego, tak aby pewne zakusy dotyczące ograniczania kompetencji gmin, powiatów czy sejmików województw zostały ukrócone. To jest bardzo ważna sprawa wprowadzenia systemu bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców, których nie stać na wykupienie usług adwokata lub radcy prawnego. Coraz więcej skomplikowanych spraw dotyczy rolników, coraz więcej skomplikowanych spraw dotyczy pomocy społecznej. Jako prawnik, jako samorządowiec, jako nauczyciel akademicki uważam, że jestem w stanie sprostać tym wyzwaniom. Uważam też, że jeszcze jestem w takim wieku, że po pierwsze mam już odpowiednią liczbę doświadczeń, a po kolejne jeszcze mi się chce te doświadczenia wykorzystywać dla szerszego dobra. Oczywiście nie idę do Sejmu w celach zarobkowych. Jeżeli zostanę wybrany, nie będę pobierał uposażenia. To, co pan zauważył podczas konwencji wyborczej, to to, że żaden z państwa kandydatów nie ma z tyłu spadochronu. To ważne. Tak, jak widać, nie mam z tyłu na plecach spadochronu. Wszyscy jesteśmy stąd, zakorzenieni. Mieszkańcy nas znają, my znamy mieszkańców. Możemy porozmawiać o wszystkich sprawach, które nurtują. Niezależnie od tego, czy się zgadzamy, czy mamy te same sympatie polityczne, czy nie. Ale ostatnie 4 lata pokazały, że jeżeli wybieramy człowieka z Łodzi, z Pomorza, czy jeszcze bardziej odległych terenów, to możliwość spotkania się z nim, możliwość korzystania z pomocy parlamentarzysty i jego interwencji jest zdecydowanie limitowana. Ważne, abyśmy mieli ludzi stąd jako przedstawicieli w parlamencie. Myślę, że w Sejmie potrzebny jest ktoś, kto doskonale czuje samorząd, zna jego problemy, nie tylko jako działacz samorządowy, ale także
samorząd był przedmiotem moich badań naukowych. Rozprawę doktorską napisałem na temat zasady pomocniczości jako przesłanka ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj, kiedy Polskie Stronnictwo Ludowe zapewniło chociażby ochronę polskiej ziemi poprzez uchwalenie nowej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, spodziewać się trzeba, że wielu niezadowolonych z tej ustawy, a są tacy, dzierżawcy, inni beneficjenci, którzy występują w charakterze tak zwanych słupów w transakcjach z podmiotami zagranicznymi, że będą skarżyć te przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm Rzeczypospolitej zawsze deleguje swojego przedstawiciela do postępowania przed Trybunałem. Jako członek zespołu ekspertów, który pracował nad tą ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, czuję się tam potrzebny. Czuję się też potrzebny, aby dopilnować wdrożenia i sprawnego funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób, których nie stać na korzystanie z profesjonalnej pomocy adwokata czy radcy prawnego. Myślę też, że sprawy ludzi młodych, wkraczających na rynek pracy, jako takie, które nie są mi obce, razem ze starostą Tadeuszem Łazowskim, z przewodniczącym Mariuszem Filipiukiem, zawsze patrzyliśmy na sprawy tej naszej młodzieży w sposób tak szczególny, że choćby wspomnę o niespotykanym w skali ogólnopolskiej systemie stypendialnym, który wprowadziliśmy ze środków powiatu bielskiego. Więc spojrzenie szersze, upodmiotowienie spraw młodych ludzi to również zadanie, które chciałbym wziąć na swoje barki. Uważam, że dzisiaj ojczyzna oczekuje od nas tego, abyśmy stabilizowali funkcjonowanie życia publicznego. Nie eskalowali, nie prowadzili do konfliktu, tylko stabilizowali, ponieważ wtedy możemy zapewnić realne bezpieczeństwo i stabilny rozwój naszego kraju.